macie. Ja wam tak ambitnie, wiecie, tak delikatnie powiedziałam, rzuciliście się w oczy i wyjebane, dalej gadają. Jak się nazywacie? Zuza. I Krzysiek. Zuza i Krzysia, fajnie, pareczka, nie? Co się... Jeszcze nie. Bo on potwierdził wcześniej, że tak. Za 3 godziny? Jakby dlaczego? Czekajcie, czekajcie, wy jesteście na randce i planujecie być parą od jutra? Naprawdę? Zuza i Krzysiek? Jezu, ja przypuszczam, że będziecie na YouTubie, ale... A skąd wy się w ogóle znacie? Tam w kamerze dobrze się nagrywa, weź ziomuś koło kamery, zobacz. Ekstra. Ekstra się nagrywa, ale weź tam zajrz. Zajrz. Jest okej. Okay. Dobrze, to jak się... Jak zajrzałeś, to super. Ej, naprawdę jesteście parą z Tindera? Ale były inne opcje, bo studiuję z moją współlokatorką. Ale były inne opcje, tak? Ale że on studiuje z twoją współlokatorką, czyli że nie ty planowałaś być z kim innym, tylko on planował ruchać inną laskę. Ale w tym samym mieszkaniu, czyli... Ej. A od kiedy się spotykacie? Siódma randka. Siódma randka? Jaki? I podoba mi się wszystkie laski. Wow, utrzymałaś! Wow! A co studiujesz? O Jezu. O Jezu. Czyli religioznawca. Dlatego siódma randka i nic, prawda? Prawo studiujesz? Na UJ-cie? No i bardzo fajnie, mnie wyjebali. Czyli czekaj, ty prawo, a ty co robisz, Krzysiu? Studiuję matmę. Matma i prawo, bardzo dobrze, dobrze, fajnie. Czyli siódma randeczka z Tindera. Kto to kogo napisał? I co kocie napisałeś? A ona ma reakcję, o Boże, o Jezu. To mów, dawaj. Napisał mi, czy nie przeszkadza mi, że jestem umieśniona w stosunku do facetów. A ty jesteś umieśniona w stosunku... Jezu, wstańcie, błagam was. Albo nogi przynajmniej na scenę wyciągnijcie. Dawaj, dawaj, ziomuś. No faktycznie, ona jak laska, a on jak pizda. No. Ja muszę z nimi pogadać. Czyli, ale to jest wspaniała historia, czyli ty napisałeś, spotkaliście się. Gdzie byliście na pierwszej randce? U mnie. Ej, ale to jest mega jakby, a siódma randka... A moment, przepraszam, muszę zapytać. Siódma randka, za 3 godziny, czyli 3 marca będziecie parą, a było już coś? Idzie na YouTube. Idzie. No, a jest koleżanka podpierdalaczka, pamiętajcie. Dzieci obejrzą. Tak, bardzo dobrze, że koleżanka pilnuje i przypomina. Dobrze. A znasz ich, czy po prostu obcych podpierdalasz? Okej, obcych podpierdala. Dobrze, także uważajcie na nią, jak ktoś się zna. Nie no, mega zajebiście. I ustaliliście, że od jutra oficjalnie będziecie parą? Tak, bo łatwiej zapamiętać datę. A, no tak, łatwiej zapamiętać datę. Ale to jest zajebiste. Znaczy, w sensie, słuchajcie, mam 3 godziny, żeby to spierdolić jeszcze. Mega. Zarąbiste, naprawdę. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Jakby stand-up miał się skończyć o 22, ale ja planuję tu zostać do 24, kurwa. Będę oporna. Ja wam będę znać suchary z internetu. Ja po prostu chcę zobaczyć ten magiczny moment, kiedy wybija północ. I nagle oni stają się parą. Jakby co wtedy zrobicie? Co zrobicie o północy? Zmienicie status na fejsie, czy po prostu pierwszy raz się bzykniecie i to będzie takie, czekaj, czekaj, wytrzymaj jeszcze kurwa 5 sekund. Co się stanie o północy? Usuwa! Czyli jeszcze macie? Wspaniale, naprawdę! Ale co za piękne za...
zaufanie, jakby do północy może się trafić DiCaprio. Mega fajnie, ale mam pytanie, dziewczyno, skoro o północy twój Tinder zniknie, a ja mam faceta z Tindera, autentycznie, dwa i pół roku nie byłam na Tinderze, poza jakimiś występami, czy ja będę mogła się jeszcze pobawić twoim Tinderem? Błagam, na tym występie. Nie zmieniaj opisu. Nie zmieniać opisu, a co masz w opisie? O Jezu. O Jezu. Wszystko wiadomo, o Jezu, o Boże. Pozycja tylko na misjonarza. Religijno-wulgarna. O Boże, o kurwa. Czyli twoją po prostu, twoim idolem jest Maria Magdalena, tak? Czekaj. Bo ja widzę, że masz ustawione wyszukiwanie dziewczyn. Tak serio, to jestem ładna. To jest... Nie, czy to twój opis, tak? Tak. Kurwa, zjebałam. To jest twoja opis. Aha, czyli nie masz zdjęć? Czyli ty w ciemno poleciałeś? Matematyk? Przecież delty też nie widzę, a ufam!